Ej, wiesz co? No. Dzwoniła do mnie właśnie siostra moja ze szpitala i słuchaj, urodziła. O, super, pogratuluję jej. No, pogratuluję, ale nie powiedziała mi, czy jest dziewczynka, czy chłopiec. Ja już nie wiem, czy zostanę ciocią, czy wujkiem. Imię i nazwisko. Anna Kowalska, urodzona, no wiadomo. Tak. Piszczek, Grosicki, Piszczek, ładnie tam technicznie przełożył. Piszczek do Lewandowskiego, Milik, ach, myślałem, że zdąży, jeszcze Boom! Super, nie? Myk w brameczkę i to jest kozaczek, to jest gość. Tak jest. No powiem ci, że nieźle im idzie, nie? No. Patrz, kolejna bramka! Jezu, ale dobrze im idzie, naprawdę! To replay. No, niezły jest ten replay. Co się stało? Szerszeń nie ugryzł. Gdzie? No jak to gdzie? No tutaj, w parku, na ławce. Ale w kolano, w rękę, w co? No nie, no w palec mnie ugryzł. Który? No jak to który? No nie wiem, no przecież wszystkie szerszenie są takie same. Uważaj. No ja pierdzielę, nie widziałaś tego? Zdawałaś w ogóle to prawko? Człowieku, możesz na mnie nie krzyczeć. Wyobraź sobie, że zdawałam to prawko więcej razy niż ty. Właśnie widzę. Jak to się stało, że pani może złamała nogę? No wie pani, no bo ja ostatnio obiad robiłam, no ja męża właśnie poprosiłam, żeby on zszedł do piwnicy po ziemniaki. No i tam są strasznie strome schody, no i po prostu mi się wywrócił, no i ta noga. No i co pani zrobiła w tej sytuacji? No wie pani, bez ziemniaków no to spaghetti. Ej, powiem ci, że średnio podoba mi się ten film. No, beznadziejny jest trochę. Dobra, wiesz co, ja po prostu go chyba wyłączam. Nie, powiedz mi, bo ty ostatnio jakaś taka zestresowana jesteś, o co chodzi? No, bo ostatnio robiłam test ciążowy. Tak? No i co, trudne były pytania? Światło jeszcze włącz. Nie będę włączyć świateł. No włącz. Ale po co? No, żeby były światła, włącz. No nie będę włączać, człowieku. Czemu nie? No bo widno jest, no nie widzisz, no nie będę marnować prądu. PKP Intercity Infolinia, słucham. No halo, dzień dobry, proszę pana, wie pan co? Ja chciałabym zapytać, jak długo jedzie pociąg z Warszawy do Krakowa? Mhm, chwileczkę. Aha, dobrze, to dziękuję bardzo, super, do widzenia. Hej, Alu. Hej. Siema. Jesteś w domu? Nie, wiesz co, sama jestem. Idę tam, bo mi się gotuje. Herbata? No. Po co ci herbata w lodówce? Chciałam zrobić herbatę mrożoną.